A teraz przechodzimy w Kurierze Samopołudnie na granicę polsko-białoruską. W województwie podlaskim obserwuje sytuację Agnieszka Siewierniuk-Maciorowska. Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry, witam serdecznie. Wytrudzona pracą na granicy. Ciepło, nawet gorąco, upalnie, pełne słońce. To sprzyja migrantom, sprzyja presji migracyjnej. Jak właściwie wygląda teraz sytuacja, bo internet w ostatnich dniach zalewają filmy pokazujące różne osoby, które chwalą się tym, jak odbierają z różnych miejsc nielegalnych migrantów i wożą ich dalej jawnie, trochę śmiejąc się w twarz państwu polskiemu, rządzonemu przez obecną koalicję, pokazując, że państwo niby mówi, że walczy z migracją, a grupy, które wiele osób określa mianem dywersyjnych, cały czas, często za duże pieniądze, szmuglują ludzi i nic im się nie dzieje. My tutaj mówimy o sytuacji takiej i trzeba to sobie powiedzieć tak, że jest jedna pani, która właśnie działała w takiej organizacji aktywistycznej, która ma postawione zarzuty za handel ludźmi, krótko mówiąc, bo prokuratura zebrała dowody świadczące o tym, że właśnie przewoziła tych cudzoziemców, czy pomagała dostawać się nielegalnie przez granicę. I to jest jakby, to było jeszcze za czasów poprzedniego rządu. Obecny rząd jakby śpi, ale to śpi nie tylko na tym polu, śpi w wielu innych kwestiach, o czym dobrze wiemy. Ten rząd słabo pracuje, Sejm praktycznie w ogóle nie pracuje, dlatego każdy robi co chce. Ja wczoraj rozmawiałam ze strażnikami granicznymi z Dubic Cerkiewnych, no i na ich jakby terenie odpowiedzialności tej placówki mają tam pozwolenie, z tego co ustaliłam, 5 organizacji właśnie takich aktywistycznych. Oni się nazywają, że to są organizacje humanitarne, że niosą pomoc poszkodowanym, zranionym i tak dalej. No ale nie oszukujmy się, wiemy czemu to służy, tak? Z tym, że tutaj trzeba też wyraźnie powiedzieć, że ci ludzie, którzy mają, bo ja nie wiem ile na przykład ma wejście na terytorium placówki w Białowieży, czy akurat w Dubiczach było to 5, ale ja się dowiem w najbliższym czasie. W każdym razie ci aktywiści głównie to są ludzie przyjezdni, spoza jakby w ogóle województwa podlaskiego, tylko nielicznych, kilka osób dosłownie jest tutaj z tego terenu, z województwa podlaskiego, bo większość mieszkańców zdaje sobie z tego sprawę, co to jest, czym to pachnie, że nie wiadomo, kto się do nas przez granicę przedostaje. Mieliśmy przecież całkiem niedawno pogrzeb żołnierza, który poległ na służbie. Mieszkańcy mają więcej rozumu niż kilku aktywistów, którzy uważają się za, nie wiem, no, Robin Hoodów jakiś. Natomiast no, tak to w rzeczywistości nie wygląda, bo oni nie mają zielonego pojęcia, komu pomagają tak naprawdę. Ja jeszcze dodam taką rzecz, że ci ludzie znajdujący się jeszcze po stronie Białorusi, mówię tutaj o cudzoziemcach, mają bezpośredni kontakt telefoniczny z organizacjami aktywistycznymi działającymi na polskiej stronie. Mają z nimi kontakt również przemytnicy ludzi, którzy kierują do tych organizacji, mówią swoim klientom, że właśnie w tych organizacjach mogą uzyskać pomoc. Natomiast z tego, co mi wiadomo, to ani przemytnicy ludzi, ani służby białoruskie nie płacą tym organizacjom. Te organizacje pozyskują środki najbardziej ze zbiórek publicznych w internecie czy Patronite i z tego się utrzymują. Ale my nie wiemy, kto tam wpłaca pieniądze tak naprawdę, tak? Może to wpłacać oligarcha w Moskwie, a może jakiś przedsiębiorca z piekarni na przykład z Belgii. My tego nie wiemy, kto tam wpłaca pieniądze i to jest sprawa, która myślę powinna być w jakiś sposób uregulowana, żeby no, nie dochodziło do sytuacji, kiedy jawnie organizacja pomaga w procederze handlu ludźmi. Trzeba sobie tak nazwać, aczkolwiek oni tego w ogóle nie myślą w ten sposób, nie myślą takimi kategoriami. Oni cały czas uważają, że nie są pomoc biednym ludziom. Ale pytanie, czy biorą za to pieniądze, bo jest wiele takich osób, które sugerują, że jest taka pani, gdzieś tam sobie mieszka na pograniczu. No raczej środowisko, jak to się mówi w liberalnych mediach, patologiczne, nie przelewa się i nagle wybucha kryzys, pani dołącza do grupy humanitarnej.
i ciachu prachu po odrobinie działania humanitarnego jeździ nowym samochodem za 250 000 zł. No dlatego mówię, że to jest jakby sprawa, która wymaga wyjaśnienia. Polskie służby powinny się temu przyjrzeć, jak działa finansowanie, bo tak jak powiedziałam, z moich informacji, a naprawdę mam niezłe, nie wynika, żeby ci ludzie byli opłacani przez służby białoruskie, czy jakieś tam kremlowskie, czy coś takiego, nawet nie przez przemytników ludzi, tylko pozyskują pieniądze ze zbiórek, a kto wpłaca na te zbiórki, to my tego nie wiemy. Po prostu my tego nie wiemy, tak? Bo tam może wpłacić dowolna osoba, można ukryć dane i tyle, tak? I przelać dowolne środki. Natomiast faktem jest, że w województwie podlaskim, szczególnie tutaj właśnie w rejonie Puszczy Białowieskiej i nie teraz, nie przed 2021 rokiem, tylko jeszcze przed rokiem 2017, sprowadziło się tutaj sporo tak zwanych lokalnych mieszkańców, którzy absolutnie lokalnymi nie są, nigdy nie byli, bo to są ludzie, którzy kupili sobie tutaj jakieś domki, gospodarstwa niewielkie, odrestaurowali te domki, mają czy gospodarstwa agroturystyczne, albo udają miejscowych rolników. Ja mówię udają, bo oni nie są ani miejscowi, ani rolnikami. I to jest jakby właśnie, powinno być w zainteresowaniu również służb państwa polskiego, bo dlaczego mówię o roku 2017, a w zasadzie to, co było wcześniej. Bo wtedy już zaczęły się protesty wokół Puszczy Białowieskiej, bo Puszcza przecież musi być cała Parkiem Narodowym. I już wtedy pojawili się tak zwani mieszkańcy lokalni, którzy wspierali aktywistów, którzy tam przyjeżdżali, robili cyrki, utrudniali pracę leśnikom. Nie, to nie byli mieszkańcy ani tutaj lokalni, to byli ludzie, którzy posprowadzali się niewiele wcześniej i tutaj mieszkają. W tej chwili oni mają meldunki, mieszkają faktycznie, ale to są cały czas ludzie spoza województwa podlaskiego. Ja tylko powiem, że w samej Białowieży, no w zasadzie najbardziej rozpoznawalne miejscowości. Tam, gdzie też jest w tej chwili najwięcej aktywistów mieszka, tych, którzy tam latają po tych lasach z tak zwaną pomocą humanitarną, to w tej Białowieży samych mieszkańców, tych, którzy faktycznie są Białowieżanami, to zostało tyle, co kot napłakał. To można naprawdę przejść się po miasteczku czy tam po wsi i po prostu wskazać domy palcem, bo większość to są ludzie, którzy tutaj po prostu się sprowadzili. Ja być może w weekend, jeżeli mi się uda, jadę do Białowieży, właśnie do człowieka, który tam mieszka od lat, ma rodzinę tam, mieszkają tam, to pewnie dowiem się dużo więcej, ale to jakby z tego, co już wiem, to naprawdę to nie wygląda dobrze. To wygląda tak z boku, jak akcja zorganizowana wcześniej, przygotowana i przeprowadzona, no, można powiedzieć, z pełnym sukcesem. Pani redaktor, to skoro mamy ten szlak opisany, jeszcze o jeden wątek zapytam naszym gościa, Agnieszka Siewryniuk-Maciorowska. Pani redaktor, o intensywność tego szlaku. Osoby na Podlasiu mówią, że znowu jest niebezpiecznie, że ta granica już nie jest tak szczelna, jak była wcześniej. Pytanie, na ile to jest działanie rządu obecnego, który różne ciała, zespoły prokuratorskie powoływał po to, żeby patrzyły na ręce żołnierzom, funkcjonariuszom Straży Granicznej, a na ile to jest kwestia tego, że po prostu zwiększono napór i tyle. To znaczy tutaj trzeba dwie kwestie odróżnić, bo przez jakiś czas faktycznie było tak, że ja mówię jeszcze za poprzedniego rządu, że jakby wbrew tym wszystkim krzykom, wrzaskom została ustawiona zapora, wzmocnione zostały tutaj służby, polskie patrole i przez jakiś czas po prostu było dużo, dużo spokojniej. To jeżeli sobie prześledzimy nawet początek tego roku, kiedy jeszcze nie doszło do zmian w Straży Granicznej, czy też w wojsku, w policji, bo to był początek roku, to praktycznie przez całe styczenie możemy sobie zobaczyć, że było zero prób przedostawania się do Polski. Oczywiście ma to związek też z warunkami pogodowymi, nie ma co tutaj ukrywać. Natomiast faktem jest, że krótko po zmianie tych ludzi, którzy dowodzą poszczególnymi właśnie formacjami, tak, czy też no, czy Strażą Graniczną, no to ja powiem, że już w lutym było wiadomo, że Rosjanie zaczęli masowe wydawanie wiz i było wiadomo, że tutaj przyjedzie więcej cudzoziemców. Nie wiem dlaczego akurat nagle, bo mieliśmy całkiem nawet spokojny, można powiedzieć, w stosunku do tego, co się dzieje teraz, rok 2022 i 2023. Nagle teraz
znowu jest presja migracyjna i jest dużo agresji. Dlatego, że Rosjanie zaczęli ściągać ludzi przeszkolonych, bojowników. Ci ludzie szkolą tamtych cudzoziemców albo sami prowokują ataki na polskich żołnierzy i funkcjonariuszy i nasz rząd obecny z tym nic nie robił, kompletnie nie reagował. Żołnierze czy funkcjonariusze zostali zostawieni sami sobie, róbcie co chcecie. Ja powiem, że w tej chwili w Straży Granicznej szczególnie są duże niedobory kadrowe, ogromne, bo praca na granicy jest piekielnie trudna. Ludzie sobie nawet nie wyobrażają, jak to jest trudno tam pracować w takich warunkach i nie wszyscy wytrzymują. Kto może odchodzi na emeryturę, kto może przenosi się po prostu do innego miejsca, a na samej granicy ale naprawdę wiele osób pracować nie chce albo szybko się poddaje, bo to jest niezmiernie wyczerpujące i fizycznie, i psychicznie. I w tej chwili jakby mamy właśnie ten taki napór, aczkolwiek on już teraz po ostatnim zdarzeniu, mówię tutaj o sytuacji, kiedy został zabity żołnierz Wojska Polskiego, ta presja troszeczkę zelżała, ale ja mówię tylko troszeczkę, bo ja już wiem, że ściągana jest kolejna partia inżynierów i doktorów, tym razem na wizach turystycznych, które będą wydawane, czy już zostają wydawane masowo właśnie przez Rosjan, bo wcześniej głównie były to wizy studenckie, więc było ograniczenie co do wieku człowieka, któremu tam przyznawano taką wizę, a w tej chwili nie będzie żadnych ograniczeń, bo turysta to może być i 5-latek i 85-latek, tak? Więc w tej chwili Rosjanie postawili na wizy turystyczne, to oznacza, że te wizy będzie dostawał każdy. I nie to, że ktoś przyjedzie, Rosję zwiedzać, tylko to jest od razu z tym założeniem, że po 2-3 dniach już taki delikwent czy delikwentka znajdzie się pod polską granicą. I to powinno być już w tej chwili jakby sygnałem dla naszych polskich służb, zakładam, że one wiedzą o tym, o czym ja w tej chwili mówię, żeby odpowiednio przygotować się na kolejne ataki, które tutaj będą. I to, co można jakby w tej chwili podpowiedzieć czy zrobić, to wojsko nie może stać na pierwszej linii, owszem, może tam pomagać, ale tutaj najlepsze środki dzisiaj, czy stety, czy niestety, ale ma policja. Ma środki, siły i możliwości, ale policjantów nam też brakuje, jak dobrze wiemy. No ale Donald Tusk uznał, że policjantów mamy wystarczająco dużo, że mógł wysłać do Niemiec na ochronę kibiców podczas mistrzostw Euro, a tutaj sobie niech granica się wali, jedna czy druga. No to jest w ogóle, dla mnie to jest po prostu chore, nie do zrozumienia to, co się dzieje. Mamy niedobory kadrowe i takie numery, to jest po prostu koszmar. Panie redaktor, to jeszcze na koniec o tym, czy coś się zmieniło w zakresie możliwości działania żołnierzy i funkcjonariuszy, czy to policji, czy to straży granicznej na granicy właśnie. Są jakieś procedowane zmiany w prawie, ale jedna z przesłanek miała być wprowadzona, teraz jest wykreślona. Rząd jakby nie był do końca zdecydowany, że chce twardo bronić granicy. Ja powiem w ten sposób. Ostatnio tutaj właśnie w rejonie, gdzie jest najwięcej z tych zdarzeń takich agresywnych, czyli Dubicze Cerkiewne, Białowieża, Czeremcha. Tutaj pojawili się policjanci z grupy kontrterrorystycznych. Oni naprawdę mają lepsze techniki ochrony tej granicy, tak to nazwijmy. Natomiast jeżeli chodzi o prawo, no my musimy zacząć naprawdę nie tylko myśleć, ale po prostu zacząć działać. Musimy powołać ten Korpus Ochrony Pogranicza. To po pierwsze, gdzie będą właśnie ludzie wyszkoleni odpowiednio, ale druga rzecz, my polikwidowaliśmy w Polsce szkoły mundurowe. Nam są potrzebne w Polsce szkoły mundurowe. Ja powiem, w Białymstoku zostały zlikwidowane szkoły mundurowe, gdzie byli chętni. No przecież to jest jakieś w ogóle nieporozumienie. Po to, żeby młodego człowieka od razu jakby przygotowywać do służby w obojętnie której formacji, bo to i tak ci ludzie, policjanci, czy strażnicy graniczni, czy żołnierze będą i są potrzebni zawsze. Po prostu my musimy o to zadbać, zachęcać. Również jakby pod kątem sprawności fizycznej, bo to jest dzisiaj największy problem. I to mówią zarówno i policjanci, i strażnicy graniczni, że z kondycją fizyczną jest największy kłopot i na tym na egzaminach najwięcej ludzi się wykłada. Przy szkołach mundurowych będzie to wszystko zorganizowane, człowiek będzie przygotowany. Więc no, tu dużo rzeczy zostało do poprawy, do zrobienia i to już trzeba było zacząć już robić, a nie czekać nie wiadomo na co, bo my robimy na razie takie
doraźne zastrzyki, że może, prawda, coś tam nam pomoże. Nie, tutaj trzeba podejść do tej sprawy kompleksowo, bo my ani od Rosji, ani czy Białorusi nie oddalimy się jako Polska. Te granice nie zostaną przesunięte. Polska nie będzie w innym położeniu, tak samo przy zachodnich sąsiadach. Mamy położenie takie, jakie mamy i my musimy o to dbać w czasach pokoju przede wszystkim, po to, żeby właśnie ten pokój jak najdłużej zachować. Proszę. No dobrze, to zobaczymy, jak dalej będzie. Proszę przyjąć nasze pozdrowienia, pani doktor Agnieszka Siewelniuk-Maciorowska. Dziękuję bardzo za rozmowę. Godzina 12:59. Kończymy Kurier Całopołudnie.